Cześć, ja nazywam się Krzysiek Brambor, a to jest podcast Fight Game. Audycja, w której rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata sportów walki. Mój dzisiejszy gość, jak sam mówi, zajarał się MMA po obejrzeniu walki Pudziana z Najmanem i postanowił spróbować swoich sił w tym sporcie. Od 2012 roku rozwija swoje umiejętności i z powodzeniem startuje na zawodach jiu-jitsu, jak i w MMA. Dużą popularność przyniósł mu udział w programie Top Model, gdzie doszedł do ćwierćfinału. W tym podcaście rozmawiamy o jego historii oraz o tym, jakie ma podejście do promocji swojej osoby. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Adamem Niedźwiedziem. Siemanko Adam, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Słuchaj, zanim zaczniemy główną rozmowę, to mam taki zwyczaj, że poprzedni gość pyta kolejnego gościa, nie wiedząc, kto nim będzie. Zadaję po prostu jakieś pytanie. I poprzednim gościem był Franek Georgiew z Social Tigers i on zadał takie pytanie, jakie są twoje sposoby na to, żeby pokazać ludziom, czym się zajmujesz? Czyli tam pewnie chodziło o social media, jakby jak to ogarniasz? No to przede wszystkim sam sobie prowadzę wszystkie social media i wydaje mi się, że jestem jednym z tych zawodników, który wierzył w potencjał social medii od początku i zawsze miałem na uwadze jakieś tam Instagramy czy Facebooka. No co, to wydaje mi się, że po prostu warto być tam sobą i że taka prawdziwość tam, jeśli jest się tam prawdziwym, no to też lepszy ma się odbiór w tych social mediach i tyle. No i wiadomo, moje sociale są jakoś tam wygórowane, ale to tylko przez to, że byłem w tym programie, ale to cieszę się z tego, co mam i staram się dbać o tych ludzi tam i dostarczać im odpowiedniej rozrywki i pokazywać no takie moje skryte życie, nie? Dobra, słuchaj, chciałem zacząć od początku, żeby gdzieś tam te osoby, które może niekoniecznie znają twoją historię dobrze, żeby gdzieś tam mogły cię poznać, to powiedz na początek, jak zaczynałeś swoją przygodę ze sportem, kiedy to było, w jakim klubie i w sumie co cię skłoniło do tego, żeby pójść na sekcję? No to zacząłem w 2012 roku, tak, w 2012 roku w marcu. No i od tego czasu cały czas trenuję w tym samym klubie, w Natal Gold Team u Tomka Niewiary. No co, zacząłem, bo generalnie zawsze chciałem się bić w MMA, naoglądałem się, nie ukrywam, tych wcześniejszych KSW, ale punktem kulminacyjnym, kiedy się, że tak powiem, to wszystko złożyło, żeby się postanowić na to, żeby kiedyś się bić, no to była walka z Pudziana z Najmanem. Tam zacząłem się mocno interesować UFC i tym wszystkim. Generalnie głównie śledziłem właśnie wtedy MMA Rocks i czytałem każdy news i mówię, no kiedyś może też się będę bić, coś takiego. No aż w końcu pewnego dnia zdecydowałem się, żeby pójść. Tam jeden z takich kuzynów właśnie już chodził na sekcję i mówi, że fajna sekcja, że klimat rodzinny. I mówię, no dobra, no to spróbuję. No i tak szedłem właśnie z zamiarem po prostu kiedyś stoczenia walki w MMA, a uważałem, że brazylijskie jiu-jitsu będzie dobre pod to, no bo trochę gdzieś tam wyszukałem w internecie tego wszystkiego, właśnie tych początków tego UFC, no to wszyscy tam wygrywali właśnie przez poddania i takie rzeczy, więc stwierdziłem, że to będzie dobry background do tego, aby kiedyś zawalczyć. Czyli od początku myślałeś o tym, żeby startować w MMA, tak? Czyli nie szedłeś na jiu-jitsu z myślą o jiu-jitsu, o byciu zawodnikiem jiu-jitsu, tylko po prostu to była twoja taka baza, którą chciałeś zrobić, żeby właśnie wystartować w MMA. Tak, z takim zamiarem szedłem. Wiesz, co ci powiem, że nie byłem na tyle rozeznany, że tak naprawdę na początku nawet nie wiedziałem, że są jakieś turnieje brazylijskiego jiu-jitsu. Myślałem, że są tylko te walki amatorskie, almy i nie ma w ogóle czegoś takiego jak jakiś turniej grapplingowy czy coś takiego. A potem z biegiem czasu no wkręciłem się mega właśnie w rywalizację, starałem się jeździć jak najczęściej na zawody. No i wiadomo, no chciałem być i zawodnikiem jiu-jitsu, ale też gdzieś tam poczuć jeszcze tej adrenaliny, o której wszyscy zawodnicy MMA mówili i wyjść do klatki. A powiedz, bo
Jakby zawodową karierę zaczynałeś tam prawie dokładnie 4 lata temu, bo gdzieś sprawdziłem na Sherdogu, że to było chyba 14 lutego nawet. Pamiętasz, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? Że wiesz, czy byłeś mega zdenerwowany, czy jednak podekscytowany, że w końcu to jest ta pierwsza walka? Nie, wiesz co ci powiem, że jarałem się całym tym faktem. Jeszcze to pamiętam też to wszystkie i robienie wagi i gdzieś tam nawet te uzupełnianie same, to wiem, że to nie było w ogóle tak, jakie jest to teraz robione z głową i wszystko, bo po prostu poszedłem na Pizzę Hut, na festiwal pizzy z siostrą i zjadłem 10 kawałków. Ale co do samej walki i wszystkiego, to tak ci powiem, że mało co pamiętam z samego wyjścia nawet, że był, to wydaje mi się, że to nie stres, a adrenalina, która gdzieś tam nam buzowała. I to było takie najbardziej, z tego co pamiętam, takie najfajniejsze uczucie właśnie, że widziałem tylko tą klatkę, w końcu ten swój cel, że to się już dzieje i nie liczyło się nic poza tym wejściem, nawet nie słyszałem swojej muzyki na wejście, swoich kibiców i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i wydaje mi się, że przez to się uzależniłem po prostu od tego uczucia. No tak. A powiedz mi, bo jakby to było te 4 lata temu, a teraz jakby przechodząc do przodu, to ostatnia twoja walka na tym Babilonie, Babilon MMA 2 z Pawłem Pawlakiem, no nieszczęśliwa, że tak powiem, ale powiedz jakby co się stało w tej walce, znaczy z twojej perspektywy, nie? No bo jasne, tam wiadomo, przeciwnik i tak dalej, ale czy to jest tak, że po prostu Paweł okazał się znacznie lepszy niż zakładałeś, czy coś innego miało wpływ na przebieg tej walki? Znaczy przede wszystkim też spodziewałem się, że Paweł nie będzie aż tak dobry i że podołam. No wiesz co ci powiem, nie lubię się tłumaczyć, Paweł był tego dnia lepszy i pokazał mega robotę, zniwelował wszystkie moje atuty. No ja jedynie co mogę dodać do jakieś tam swoje usprawiedliwienie, to że praktycznie w pierwszej momencie walki zerwałem właśnie wiązadła w kolanie przy jednym z kopnięć, więc na pewno to też miało jakiś tam wgląd na przebieg walki, aczkolwiek nie mówię, że to przez tą kontuzję przegrałem, po prostu Paweł był tego dnia lepszy i to jego ręka powędrowała w górę. Mhm. A powiedz tak z perspektywy czasu, bo już chwilę minęło od tej walki, myślałeś o tym, że właśnie no, ta kontuzja i tak dalej, że chciałbyś się zrewanżować Pawłowi, czy to jest, wiesz, jakby zostawiasz tą walkę za sobą i po prostu czekasz na kolejne wyzwania? Wiesz co ci powiem, że wydaje mi się, że przez to jak ta walka się potoczyła, to jesteśmy trochę z Pawłem w innym momencie kariery, żeby na przykład był to natychmiastowy rewanż, bo on tam ma teraz chyba 3 czy 4 wygrane z rzędu i ja muszę się odbudować po porażce. Wiadomo, jeśli wygrałbym z jakieś 3-4 walki, nie wiem, Paweł by tam przeplatał swoje szczęście z jakimiś tam porażkami, bo wiadomo, że jak wygra wszystkie walki, no to i tak nie mam szans na ten rewanż. No to wiadomo, że gdzieś pewnie w przyszłości będzie chodził mi ten rewanż po głowie, ale na razie po prostu chcę zaleczyć kontuzję, dojść do siebie, przebiec dobrze rehabilitację i wrócić po prostu do walk. No właśnie mówiłeś o tej kontuzji i rehabilitacji, a powiedz, jak to czasowo wygląda, znaczy kiedy będziesz w stanie wrócić do startów najpierw do treningów, a później do startów? Wiesz co, jestem teraz właśnie 1,5 tygodnia po operacji rekonstrukcji wiązadeł. No za pierwszym razem to chodziłem do siebie około pół roku do takich treningów na 100%, więc mam nadzieję, że to przebiegnie tak samo lub może trochę szybciej. Ze swoim menadżerem wiem, że wstępnie planujemy coś i go prosiłem właśnie, żeby szukał czegoś na koniec tego roku, bo chciałbym jeszcze po prostu ten rok zakończyć, mimo że zaczął się tak niefortunnie dla mnie, to chciałbym po prostu go zakończyć w dobrym stylu i wrócić do walk pod koniec roku. Aha, no jest to jakby realne, tak? No bo tam bo zwykle się mówi, że... Tak. No generalnie nie miałem jeszcze nawet pierwszej rehabilitacji, bo tu idę takim systemem jak tamtym i zaczynam rehabilitację we wtorek pierwszą. Aha. Ale to tam z tygodnia na tydzień wiem, że tamta noga się, bo już generalnie jestem rutyna w tym, rutyniarzem i recydywą, także to jest moje drugie kolano, które zerwałem.
I no po prostu przez to, że już kiedyś to się stało, to wiem, że wiem mniej więcej, jak działać w tym momencie i co robić, i żeby to jeszcze szybciej wrócić, nie? Nie chcę się tylko spieszyć za bardzo, żeby po prostu nie zerwać tego przeszczepu, który jest, bo to by była w ogóle tragedia dla mnie. No właśnie, bo ja pamiętam, jak gdzieś to już lata temu GSP miał zerwane więzadło i on tam chyba wracał po, nie wiem, po 7 czy po 8 miesiącach, jakoś tak. To było dosyć szybko i to tak w całkiem niezłym, znaczy no jak to zwykle, w jego stylu po prostu, ale ja byłem w szoku, że po prostu po dosyć mimo wszystko krótkim czasie on był w stanie tam naprawdę wrócić do treningów, do startów i to wyglądało dobrze, nie? No tak, no wiesz, moim zdaniem dużo daje wiara. Ja jestem, moja wiara jest duża, że naprawdę jeszcze w tym sporcie wiele osiągnę, także wiem, że ta wiara będzie mnie pchała do przodu, ale też, no wiesz, dobrym przykładem jest na przykład Khabib i chyba Dominik Cruz, którzy też mieli tą kontuzję, a chcieli wrócić za szybko i gdzieś tam niestety te wiązadła nie wytrzymały tych obciążeń treningowych i chyba musieli poddać się ponownej operacji, nie? Także tego bym chciał uniknąć. Wszystko żeby to tak wyważyć, nie? Między GSP a Khabibem i no, będzie okej. Okay. Tam też wiadomo, jakby jesteśmy w Polsce, nie? I są inne środki, nie? To nie jest jednak gdzieś tam Kanada, no, czy Stany i najlepsi lekarze na świecie, nie? No wiesz, masz też, bo nie wiem, choćby Arek Milik jest przykładem, że widzisz, nie? No, chłopak przecież od razu był praktycznie z murawy zabierany i teraz chyba minęło 3 czy 4 miesiące, a on już trenuje z drużyną, także no wiesz, no wszystko jestem w jednej z lepszych klinik w Polsce pod najlepszą opieką, ale gdzieś tam do tych gwiazd sportu, to tam te ceny pewnie są i kosmiczne, bo no nie wiem, no pewnie nie mówię, że jest lepiej, ale jakoś pewnie wszystko to się składa na to, że po prostu możesz szybciej wrócić do sportu, nie? Tak, bo taki Milik to wiesz, dla klubu to jest tam tysiące, setki tysięcy euro, które oni tracą, nie? Każdego dnia, czy tam każdego miesiąca. No tak, dokładnie. Nie walczy. Przepraszam, nie walczy, nie kopie piłki. No tak, no dla nich sfinansowanie dla nich takiej operacji też to jest pewnie jak dla mnie wyjście do kina, nie? No to miejmy nadzieję, że to faktycznie wszystko po twojej myśli przebiegnie i że jeszcze tą walkę w tym roku uda ci się stoczyć. A powiedz właśnie, bo twoim zdaniem na jakim etapie jest twoja kariera w tym momencie? To znaczy, jak ty siebie widzisz na przykład za 2 lata? No bo ten rok to niestety trochę spisany na straty, no kontuzja. I oby się udało faktycznie do tych startów wrócić, ale powiedzmy w perspektywie 2 lat, jak ty to widzisz? Wiążesz z tym sportem takie naprawdę mocne nadzieje? Właśnie ten okres 2 lat to jest taki dobry czas, żeby to po prostu pokazało, czy ta wiara w ten sport i w te swoje umiejętności się opłaca, czy nie, bo generalnie dałem sobie taki właśnie deadline. To 2 lat, jeśli tam wszystko się potoczy tak jak ja sobie wyobrażam i wszystko, no to na pewno będę poświęcać się temu sportu i będę cały czas czynnym zawodnikiem. Nie mówię, że jeśli się potoczy coś po nie mojej myśli, to nie będę tym zawodnikiem, ale po prostu wtedy chcę być typowo zawodowcem, chcę zajmować się tylko tym i to robić na co dzień, czyli trenować, jeść, spać i tyle. A jeśli do 2 lat się nie potoczy po mojej myśli, no to po prostu będę musiał szukać jakiegoś alternatywnego zajęcia, pójścia po prostu do pracy i wtedy będzie trzeba to godzić, a wiem, że wtedy już no, tą czołówkę będzie ciężko dogonić, nie? Mhm. A jeszcze jest kwestia, tam nie chcę wracać jakoś specjalnie do, a przynajmniej nie na długo, do programu, w którym wystąpiłeś Top Model, ale powiedz mi z perspektywy czasu, no bo teraz już minęło ile? 2 lata, jak dobrze liczę, tak? Chyba z perspektywy czasu to jak ty to oceniasz? Znaczy wziąłbyś udział jeszcze raz w tym programie, czy jednak właśnie patrząc na to, wiesz, już właśnie z takiej perspektywy, czy jednak nie wziąłbyś udziału? Nie no, jasne, żebym wziął. To wiesz, dla mnie to jest jedna z przygód w życiu, których nigdy nie zapomnę i gdzieś tam nawet pomogło mi moim zdaniem w tej karierze, w obyciu z kamerami, z jakimś tam stresem takim medialnym czy coś takiego. Przełożyło się też na nowych fanów. Wydaje mi się, że wtedy tam też w miarę fajnie zaprezentowałem jakby swój sport i ludzi z naszego otoczenia.
Także no co, no na pewno bym chętnie wystąpił, jak nie w jakiejś następnej edycji czy coś, to nawet w jakimś innym programie, jakimś innym tematycznym, czy ta Wyspa Przetrwania, czy coś, to zawsze chciałbym się spróbować, bo wiem, że to jest mega przygoda i wiem, że też nie jestem jedynym zawodnikiem, który by wystąpił i nie żałuję na pewno, że tam poszedłem i gdybym mógł, to wystąpiłbym jeszcze raz. Spytałem o to, bo przez znaczną część jakby środowiska jesteś traktowany, wiesz, jako naprawdę poważny fighter i ten twój background w jiu-jitsu i tak dalej, medale na różnych zawodach, ale wiesz, też pojawiały się takie głosy, szczególnie tam w okolicach walki z Tripsonem, że tam Adam Niedźwiedź to nie jest zawodnik, to jest celebryta, co on tam umie i tak dalej. I powiedz mi, jak ty byś się do tego odniósł? No nawet szczerze mówiąc, teraz po tej porażce z Pawlakiem to właśnie mówili ludzie. No przecież to model, jak on wychodził do gościa z UFC. To wiesz co, to nie no, to po prostu ja tam jakoś tego nie odczuwam. No jedni mnie kojarzą z tego, drudzy z tego. Ja wiem, kim jestem i wiem, co robię na co dzień i co jest moją pasją i co kocham robić. A to, że ktoś na przykład po prostu mnie nie śledzi czy coś i czyta jakieś, nie wiem, jakieś plotkarskie tam portale czy coś i myśli tylko, no nie zagłębi się po prostu w osobę, tylko oceni, no to już jego jest jakby strata moim zdaniem, nie? Tyle, nie? Także ja to jakoś, ja się tym szczerze mówiąc nie przejmuję i wiem, że na pewno nie jestem freakiem. No jasne. Ci, którzy mają wiedzieć, to i tak wiedzą, tak? No znają cię gdzieś tam z mat, mówię, jiu-jitsu, wiedzą, że ostro zapieprzałeś i przed programem, i w trakcie, i po, także myślę, że dokładnie. To nie jest jakiś tam problem. Nie no, w jiu-jitsu to jeszcze nie umiem się doczekać, kiedy znowu wystartuję. No, na planach już tam mam wystartować na jesień. Mam nadzieję, że to wszystko się uda, że właśnie te na pewno Puchar Polski w Luboniu czy coś. Aha. Coś jeszcze będzie, to na pewno odbębnie. Chyba Mistrzostwa Polski zawsze są pod koniec, to może i w kimonach się znowu pokuszę o start. No, październik, listopad zawsze ta impreza się odbywa. Tak, no to będzie dobre przetarcie, jakby w grudniu wracać do klatki, to nawet wtedy sobie może sprawdzić, czy te kolano działa podczas realnej walki i będzie okej. Okay. Mhm. A jeśli chodzi, bo tam zahaczyłeś o to wcześniej chwilę, chodzi mi o tych twoich fanów, nie? Że to jest dosyć, no to masz sporo tych followersów i na Instagramie i gdzieś tam na Facebooku dużo fanów cię śledzi, to zainteresowanie twoją osobą jest spore, a powiedz, czy z twojej perspektywy to jest dodatkowa presja, że wiesz, więcej osób patrzy ci tak w cudzysłowie na ręce, czy to jest coś, co cię motywuje, wiesz, do treningów cięższych i do tego, żeby pokazać, że no, po prostu jakby swoje umiejętności, nie? Mhm. Znaczy tam dodatkowej motywacji żadnej nie mam, po prostu sam jestem ambitnym chłopakiem, który określił sobie jakieś tam plany i chciałby po prostu do nich dojść, ale tu się wytwarza takie fajne coś, co nie, ja bym to nazwał atmosferą po prostu, gdzie lubię, gdzie się na mnie patrzy, to mnie tak trochę podkręca, lubię jak jest podczas walk dużo ludzi, chciałbym walczyć na dużych arenach przy całej publiczności i po prostu w tym sporcie sprawia mi to mega fun, że mogę się pokazać przed tyloma ludźmi naraz na żywo i nawet ci ludzie mnie mogą oceniać czy coś, ale to nie wiem, no jaram się tym po prostu i wiem, że dlatego, że chcę to robić, że można występować przed taką publicznością i być tam po prostu takim aktorem w ich spektaklu, no nie? A powiedz, jakie masz sposoby na to, żeby radzić sobie z presją? No bo jakby, no musisz być w tym niezły, nie? No bo występowałeś w programie telewizyjnym, który miał sporą widownię. Mówisz też o tym, że dobrze się czujesz właśnie podczas takich, nazwijmy to, widowisk, które mają po prostu dużo ludzi na trybunach. Jakby, jaki jest twój sposób na to, żeby sobie radzić z presją? Bo nie wierzę, że gdzieś tam ta z tyłu głowy nie pojawia się stres i tak dalej. Znaczy to właśnie to nie jest też tak, że wiesz, że nie stresujesz się przed walką czy coś na głupich zawodach jiu-jitsu. Pewnie przed walką teraz, jak będę wracać po kontuzji, to na pewno się będę stresować, ale wiesz co, staram się tak jakby zawsze obrócić ten stres tak jakoś tak, nie wiem, w pozytywnym słowa tego znaczeniu, że jesteś tu po to, bo to chcesz robić, że chcesz to wygrać tą walkę, gdzieś tam sobie mówię cały czas w głowie.
że urodziłeś się zwycięzcą i po prostu chodzę, zawsze przychodzę, nie wiem, z 10 kilometrów chyba przed walką czy coś, chodząc w kółko i wmawiając sobie to w głowie, już skupiony po rozgrzewce. I wydaje mi się, że ten właśnie ten moment to jest taki punkt kulminacyjny, kiedy ten stres odchodzi i przemienia się właśnie w coś takiego pozytywnego i wtedy wiesz, że już jesteś gotowy do wyjścia na matę czy tam do klatki, nie? Ale to są jakieś takie techniki, które, nie wiem, po prostu gdzieś tam sobie sam, że tak powiem, wykombinowałeś, czy nie wiem, pracowałeś z psychologiem jakimś sportowym, czy gdzieś tam poczytałeś o tym, jak to wygląda? Wiesz, co ci powiem, że to po prostu tak mi samo naturalnie przyszło, jak zaczęło mi dobrze iść na zawodach jiu-jitsu, to po prostu zawsze mówiłem sobie, o kurczę, a dzisiaj znowu tak mówiłem sobie przed walkami czy coś i mówię tak, może to będzie działać i tak po prostu z biegiem czasu też się zagłębiłem w tą psychologię sportu i w jakieś afirmowanie się, wizualizację pewnych rzeczy i to też praktykuję, ale to stricte, co dzieje się przed walką, to po prostu jest takie moje i po prostu od początku uprawiania tego sportu i konkurowania w zawodach mi to przyszło, no nie? Mhm. Powiedz, jeśli miałbyś ze swojej perspektywy radzić komuś, na przykład kumplowi z maty, który gdzieś tam, wiesz, startuje powiedzmy jeszcze amatorsko i myśli o tym, żeby też pójść drogą, powiedzmy, zawodowego fightera, to czy radziłbyś mu, powiedzmy, żeby najpierw rozwijał umiejętności sportowe i powiedzmy zrobił tam, nie wiem, 5-6 walk i dopiero później próbował gdzieś zaistnieć medialnie, czy jakby ten sposób, który trochę ty zrobiłeś, czyli umiejętności sportowe może nie przy okazji, ale razem z tą popularnością medialną, czyli tą karierą medialną, czyli występ w programie i tak dalej. Czy ta droga jest twoim zdaniem lepsza, czy właśnie ta droga taka najpierw sport, a dopiero później zaczynam budować swoją karierę medialną? No to jest dobry temat teraz, bo wiesz, dużo jest czegoś takiego, że jest tam wiele fanpage'y czy coś, a nie wiem, z całym szacunkiem do tych chłopaków nie mają nawet walki zawodowej. Mhm. Wiesz co, więc ja bym to tak po prostu rozgraniczył, że jeśli zaczynasz bić się zawodowo, to na pewno masz już jakiegoś skilla i wiesz, o co chodzi w tym sporcie, więc moim zdaniem dobrym połączeniem jest zacząć bić się zawodowo, zakładać te fanpage'e i wtedy ostro cisnąć, bo wiadomo, że to łatwiej ze sponsorami i z tym wszystkim. Ale no, tak jak mówię, no, ja bym jednak się wstrzymał chociaż do debiutów w biciu się zawodowym. Ja chyba założyłem dopiero po 4 walkach zawodowych, czy przy Michale Michalskim założyłem, nawet nie wiem, czy nie po walce z Michałem Michalskim założyłem. Także no, to już miałem te 5 nawet walk zawodowych na tym, a jeszcze gdzieś tam raczkowałem z tym. Wiadomo, były inne czasy, bo teraz to każdy ma. Czy jesteś trenerką fitness, czy wiesz, czy tam blogerem kulinarnym, to masz fanpage. Tak, każdy. Ale no, tak jak mówię, no, ja bym się starał jednak to jakoś tam uzasadnić i dobrym uzasadnieniem jest po prostu rozpoczęcie swojej kariery zawodowej. Wiadomo, wtedy chcesz pozyskać sponsorów czy coś. Na początku i tak twoimi fanami głównie są twoi znajomi, którzy klikną to po prostu, te lubię to. Ale no co, no tak się zaczyna i ja bym to widział tak, to po prostu tą sytuację. A powiedz, z twojej perspektywy właśnie te fanpage'e, twoja obecność na Instagramie i tak dalej, i to, że gdzieś tam tą popularność zbudowałeś, to się faktycznie realnie przekłada na powiedzmy sponsorów, bo też trochę jest tak, że jakby w tym środowisku tych sponsorów nie ma zbyt wielu, to znaczy nie ma zbyt wiele firm, które interesują się wspieraniem zawodników, szczególnie na takim właśnie dosyć początkowym etapie kariery. Ja nie mówię o tobie, że ty jesteś na początkowym etapie, tylko mówię o tych zawodnikach, którzy gdzieś tam, wiesz, no powiedzmy zaczynają, mają dwie, trzy walki, nie? To znaczy właśnie, jeśli chodzi o sponsorów, to jest mega ciężko, wiesz. Sam jestem zawodnikiem, właśnie mam tych fanów czy coś, ale to firmy bardziej proszą o reklamę po prostu w moich social mediach, aniżeli żeby mnie wspierać do walki. Także to jest ciężki temat, bo widzisz, no, jakieś liczby tam mam w miarę ok, a tak naprawdę sponsorów mam od lat tych samych i to są firmy i przyjaciele, którzy wspierają mnie jeszcze zanim byłem w programie.
Może tam doszło z dwóch, trzech nowych po prostu, ale to nie jest też jakoś tak, że wiesz, że nagle będziesz mieć fanpage fanów i będziesz zarabiać miliony ze sponsorów. Moim zdaniem to tak się nie rozgrywa, albo może ja to źle rozgrywam, ale no tak jak mówię, to jest moje stanowisko do tego i wcale od tych sponsorów nie jest łatwo w tym sporcie, nie? Tym bardziej na początku. To nie jest łatwa droga na początku, nie? No, jest takie powiedzenie, że któryś chyba z trenerów to mówi, nie wiem, czy nawet nie Bagi, że jeżeli chcesz robić MMA dla kasy, to od razu sobie wybij to z głowy, nie? To i zgodziłbym się tu z trenerem. Na pewno przez pierwszy etap kariery jest mega ciężki, nie? Nie wiem, ja wiem, że chyba stawki się zmieniły, ale ja za pierwszą walkę dostałem 300 zł wygraną, także wiesz... To są fajne czasy, bo wiesz, ale wtedy i tak myślałem, że to jest dużo pieniędzy, także ja nie żałuję, że wybrałem tą drogę i wierzę, że jeszcze jeśli w tym wytrwam i mimo tych sprzeciwieństw losu, to się los do mnie uśmiechnie i wierzę, że kiedyś zawalczę na dużej gali za granicą. Wiesz, 4 lata temu to wcale nie było tak dawno, nie? To jakbyś mówił, że tam w 2007 to było 300 zł, no to okej, okay, no ale to 4 lata temu to już było co? To było już dawno po walce, powiedzmy, Pudziana z Najmanem, gdzie oni tam zgarnęli, nie wiem, pół bańki tak, czy ileś? Tak. No, pamiętam, że nawet mój menadżer MMA Kartel dał mi swoją garzę do tej wypłaty z komentatorstwa, bo aż głupio mu było, że za takie pieniądze się piłem, także... Aha. No, wspominamy to do dziś zawsze, nie? Ale jest fajnie, przynajmniej teraz po czasie jest się z czego pośmiać, co powspominać i... No, perspektywa jest inna, nie? Dokładnie. Dobra, słuchaj, kończąc już powiedz, gdzie można Cię znaleźć właśnie na tym Facebooku, na Instagramie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jak te Twoje fanpage'e i Twoje konta szukać? No, to po prostu wpisz Adam Niedźwiedź w Facebooku i Instagramie i jestem. Here I am. Kliknij, obserwuj, lubię to i poznasz część mojego życia. Aczkolwiek Facebooka teraz mocno zaniedbywam, bo wiem, że gdzieś tam ograniczają zasięgi i to mnie wkurza dość w social mediach, bo jak zaczynałem z tym, to tego nie było, było łatwiej to wszystko pozyskiwać, a teraz i Instagram też już zaczyna to wprowadzać, także jeszcze ci, którzy nie mają tych social medii, to jeszcze będą mieli utrudnione zadania, żeby to wypromować, bo niestety bez wykupienia sponsorowanych postów będzie ciężko to zrobić. Taka rada ode mnie. Okay. Na koniec, żeby tradycji stało się zadość, twoje pytanie dla kolejnego gościa. Nie wiadomo, kto to będzie. Może to być dowolne pytanie, wiesz, nie musi być związane ze sportami walki. Pytanie rzucone w eter. No to skoro jestem takim trochę nerdem i lubię grać strasznie w gry wszelakiej maści, to czy przyszła osoba po prostu gra? Jeśli tak, to w co pogrywa? W sensie na jakiej konsoli? Czy to jest PC-ciak, czy to są gry planszowe? I tyle, no. W co pogrywa? Niech się z tym podzieli. Chętnie posłucham. Okay, spoko. Dzięki wielkie, Adam, za poświęcony czas i do zobaczenia. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam. To tyle na dzisiaj. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa i chcecie posłuchać kolejnych, zapraszam do śledzenia mojego profilu na Facebooku podcast Fight Game oraz do odwiedzenia strony fightgame.pl. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!